Boisz się, że ludzie cię źle ocenią? Że źle cię odbiorą? Jestem przekonany, że odbiorą cię dobrze. Mam taką nadzieję. Bo to jeszcze są dobrzy ludzie. Jej historię poznałem dzięki Pawłowi, jednemu z moich widzów wrażliwemu na ludzkie nieszczęście. Marzeniem Bożenki jest dom, którego nigdy nie miała. Ciężko pracując, stara się spełnić swoje marzenie. Choć sama nigdy nie piła, całe życie ucieka przed alkoholem. Oto przejmująca opowieść stajennej, która straciła wiarę w ludzi. Ojciec w szał wpadał, jak nie miał co wypić. Brakowało mu alkoholu, to się wyżywał na nas. Nie miał co wypić, to musieli w nocy w piżamach uciekać, po ludziach się chować po piwnicach. Siostra ponoć, tak jak twierdzi moja ciocia, że z głodu umarła. Kto ten alkohol wymyślił? Co za zły człowiek, że tyle jest cierpienia. Nie wiem, człowiek się nieraz nad tym zastanawiał. Goście czy coś, jak byli, przyjeżdżali do rodziców, mnie zamykali w składówce, żeby mnie nikt nie widział. Wstydzili się ciebie, czy? Tak. A dlaczego? Nie wiem. Że nic nie umiałam, że to, że tamto. A ja ich kochałam. Nie lubieli mnie, nie wiem czemu. Kiedyś mój brat zmarł, gdzieś tam w lesie ponoć się dowiedzieli. I powiedzieli do mnie, zamiast tego brata, żebyś ty umarła. Tak do mnie powiedzieli. Czasami jeść nie dawali, a musiałam iść pracować, żeby zarobić na ojca, na alkohol. Po prostu ja się to takim czułam odrzutkiem. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz Bożenkę, domyśliłem się, że jest to człowiek bardzo doświadczony przez życie i taki człowiek, który wymaga pomocy innych ludzi. Dosyć szybko się okazało, bo ona jest bardzo ciepła, kontaktowa. Szybko zaczęła opowiadać o tym, jakie życie doświadczyło. Jest to bardzo przejmująca historia. Ja wiele w życiu widziałem nieszczęść ludzkich, bo jestem chirurgiem. Ale w niej skondensowane są chyba wszystkie takie najbardziej tragiczne historie, jakie można sobie wyobrazić. Była wychowywana, to może za dużo powiedziane, była dzieckiem dwojga alkoholików, narkomanów, którzy prawdopodobnie zadawali jej wiele ran, łącznie z wkładaniem igieł i innych przedmiotów w ciało. Widziałem jej dokumentację medyczną, zdjęcia rentgenowskie, na których widać mnóstwo igieł, części metalowych, które gdzieś kiedyś weszły w jej ciało i wgoiły się. Jeden brat pił, drugi brat pił. Wszyscy alkohol. Jeden zmarł. Drugi nie wiem, czy jeszcze żyje, bo też alkohol. No. Ty przez całe swoje życie byłaś przeciwnikiem alkoholu. I jestem. Mój mąż pierwszy to samo. Myślałam, że będzie lepiej, ale nie. Też był alkoholikiem. Jakie pieniądze zarabiałam? Gdzieś u gospodarzy pracowałam, żeby dzieciom na chleb zarobić. To wszystko mi zabierał. Uciekłaś od tego męża? Później uciekłam, bo nie wytrzymałam. Dzień dnia był alkohol. Pierwszy raz, gdy dojeżdżałam do pracy 15 kilometrów, dojechałam krowy, deszcz, nie deszcz. Porozmawiałam z tym prywaciarzem, czy mogę się do pana wprowadzić. Pierw mieszkałam w oborze na górze, na sianie spałam. Nie było jeszcze ani łóżka, niczego. To spałam z dziećmi na słomie, na workach. Nie było ani ogrzewania, niczego. Opieka się dowiedziała, że dzieci siedzą w takich warunkach, chcieli mi je zabrać.
ale ja stanęłam na głowie, żeby te dzieci, trójkę mieć przy sobie. Walczyłam do ostatka i nie oddałam. Zarabiałam ostatnie pieniądze, żeby ja sama nie jadłam, aby dzieci mieli co jeść. Dbałam o nie jak mogłam. Mieszkałam 5 lat, ale co ja tam przeżyłam? Dalej alkohol. Zaczął pić i zmuszać mnie do różnych rzeczy. Wyzywał mnie od kuchni. Po to cię trzymam, żebyś dawała. A ja na wygląd dzieci, żeby dzieci nie zabrali, żeby były warunki dla nich. Aż mi wstyd, bo nie miałam gdzie się podziać. 5 lat u niego mieszkałam, wyremontowałam mu dom. Okna postawiałam, chowałam gęsi, zwierzaki, wszystko. Tu została przygarnięta przez panią Małgosię i pracuje normalnie, wreszcie w życiu zarabia, bo była przez wiele lat oszukiwana przez ludzi, pracowała praktycznie za darmo jak niewolnik. Była przetrzymywana w tragicznych warunkach. Jej dzieciństwo, katowanie przez rodziców, później dom dziecka, później mąż, alkoholik, który ją katował. A ona chce ratować swojego obecnego męża, który jest po urazie głowy i chce ratować też siebie w jakimś sensie, bo przecież nie będzie mieszkać wiecznie przy stajni, wprawdzie w dobrych warunkach, ale to nie jest jej dom. Kiedy ją zapytałem, co będzie, jeśli nie uzbiera na swój dom, to powiedziała, że wybuduje sobie dom w lesie i tam będzie mieszkała, bo ona już w takich warunkach mieszkała. Jego rodzice wygnali go z domu, a to już było zimno. I go przyjęłam do siebie. Był po prostu, buty miał fatalne, dziurawe, ubrań nie miał, zmarznięty. I go przyjęłam do siebie. Dałam mu jeść. Co miałam, to się z tym podzieliłam. Nie miał ubrań, kupiłam mu ubrania. I tak zostało, że został ze mną w tym domu. Pomagał mi. Był dla mnie dobry. I później po jakimś czasie ożeniłam się z nim. I nie żałuję, jest dobry człowiek i go kocham. Twój mąż jest po wypadku? Tak. I to po poważnym. Co się stało? Poszedł do pracy. Przyjechał taki pan i mówi, czy pomożesz mi w lesie robić? No i on się zgodził i poszedł. Robił na czarno. Czasami ja pomagałam. Piłowali drzewo i spadła taka gruba gałęź na niego. No niestety i zawieźli go do szpitala. W jakim on jest stanie dzisiaj? No jest po prostu fatalnym. Jest załamany też psychicznie i fizycznie. On się samodzielnie porusza, czy jak to jest? Tak. Tylko po prostu nie umie spraw załatwić. Ma zaniki pamięci. Muszę być z nim, żeby gdzieś nie poszedł. Czyli można powiedzieć, że to, że tutaj jesteś, to jest taka walka? O zbieranie pieniędzy na mieszkanie. Żeby zarobić na mieszkanie, o którym zawsze marzyłam. I się nie spełniło te marzenie. Zawsze się tułałaś. A tobie, Bożenka, nie należy się jakieś mieszkanie? Starałaś się, walczyłaś o to? Starałam cały czas. I nie udawało mi się. Szukali cały czas domu, odkąd mieszkamy razem. I nigdy nie udało nam się. Cały czas byłam odrzucana. Nie dałam rad. Już miałam dosyć tych tułaczek, a mieszkałam w takim domu, który nie miał ani dachu, ani wody. Dom był po prostu ruina, sufity dziurawe. Piło się wodę ze studni, która była skażona, pływali szczury i koty. Razem łatwiej, bo jeden drugiego wspiera. Często sobie pomagacie, rozmawiacie o tym? O tym, co czujecie? Naszym marzeniem zawsze razem, jak rozmawiamy, żeby mieć właśnie ten dom. Żeby nie trafiać już wreszcie na zwykłych ludzi. Właśnie o tym rozmawiamy. Że będziemy szanować się do końca życia. Wspierać, pomagać sobie nawzajem, że jeden drugiego nie opuści. Chyba, że przyjdzie taki, to nie zależy, mówię, od ciebie, ode mnie, że Pan Bóg może kogoś prędzej zabrać. No to się już mówi trudno. Kochasz go bardzo. Mhm. Chociaż jest czasami po tym wypadku trochę inny, ale nie poddaję się, wytrzymuję.
No cześć, kotku. Chciałabym być ja z tobą już. Nie, Bożeniu, dam sobie radę. A jak zwierzaki? Dobrze, już jest. Ale jest okej. Najważniejsze w życiu być razem. Najgorsza jest ta samotność. Nie wiem, jakby męża nie było, to i ja bym odeszła. Jestem razem wsparciem. Na dobre i na złe. Tęsknię za nim bardzo. Już tak bym chciała być z nim. On jest daleko i ja. Brakuje mi go. Tak jak moich dzieci. Wierzę, że spełni się kiedyś to marzenie, że będzie ten byle jaki dom i będziemy wszyscy razem. Córka w Anglii, ona sobie życie ułożyła, bo to, co pracowałam, wysłałam ją do Anglii. Też się bałam. Bałam się, ale mój dzieciaku, ryzykuję, jedź, może tobie się szczęście ułoży i będziesz szczęśliwa. I wiesz co, i ułożyło jej się życie, ma wspaniałego męża, żyją razem i są szczęśliwi. Jak ma urlop czy coś, przyjedzie, zakupy mi zrobi, dzwoni do mnie na okrągło. Jedna córka mieszka w Olsztynie. Wszystko postanowiłam, zrobiłam, że dzieci miałam cały czas przy sobie. Nie oddałam, tylko je wychowałam, bo wiedziałam, co to jest dom dziecka, jak ja sama siedziałam. Proszę, masz i ty. No, i co teraz? Jeszcze chcecie? Tak, mądre konie. Mądre jesteście. Dacie buźki? No, masz perciki. Masz takie wesołe oczka. Widać, że mnie lubicie. Ale mnie obstąpili. Co? Rosik! Cześć, Niunio. Chodź. Czuję, że jestem dobra. Bo się tulisz do mnie. Wiem, Bercik. No, net patrz, net krzywdy mi nie robisz, co? Bo, ale mnie liżecie. Zobacz, jak liżą mnie. Grzeczny. Nie wiem, konie coś czują do mnie albo... Tak czuję, jakby były też może skrzywdzone. Przez jakichś złych ludzi. I może oni teraz naprawdę potrzebują tej miłości. No, Bercik to jest taki mały dzieciak, jakby się przytulał, jakby nie miał swojej mamy, taty. Tak ja po nim czuję, że on potrzebuje takiej miłości, żeby się człowiek do niego przytulił, pogłaskał go. I on się czuje wtedy taki bezpieczny. Może on też kiedyś rzucił, gdzieś cierpiał. I chcę mu oddać tą miłość, co on tej miłości nie miał od źrebaka. Bo konie tak samo cierpią jak ludzie. Jeszcze może gorzej. Oni dają mi spokój, ciszę. Uspokajają mnie. Ja z nimi rozmawiam, głaszczę. Mówię do nich. Co do nich mówisz? Mówię, że was kocham. Że będę o was dbać. Że macie tu dobrze. Że nie jesteście krzywdzeni przez złych ludzi. Że jesteście w dobrych rękach. No takie o. Nie jest tak trochę, że tym koniom starasz się dać to, czego sama nie miałaś jako dziecko? O, właśnie. Chcę taką miłość dać koniom, jak ja tego nie miałam. Dla wszystkich zwierzaków. Właśnie oddaję swoją miłość, której ja nie miałam. Właśnie tak robię. Czy to jest pies, czy to jest kot, czy to jest koń, ale zwierzęta czują, kto jest dobry, a kto nie. Myślisz, że one czują tę twoją miłość? Tak. Tylko nie mnie uspokajają.
nie myślę tak o tym, co miałam w życiu. One mnie uspokajają. Ja chętnie idę do nich. Takiego człowieka jak ona, z takim uczciwym podejściem do siebie, do życia, brakiem roszczeniowości i taką pracowitością niesamowitą, to rzadko się widuje. Zatrudnienie człowieka do stajni, gdzie trzeba od godziny 5:30 do godziny 19:00 cały czas wykonywać różne prace, od mielenia owsa, karmienia koni, przygotowywania im posiłków, przeprowadzanie koni na padoki, powrót tych koni, kolacja, wywożenie gnoju, sprzątanie stajni. To wszystko Bożena robi z uśmiechem i robi to perfekcyjnie. Potrafi w nocy wstawać do tych koni o 3:00 nad ranem, bo słyszy, że coś się dzieje. Jej obowiązkowość, jej pracowitość jest po prostu niesamowita. Jest to osoba, która poświęca się bezgranicznie pracy, jednocześnie wierząc, że ta praca przyniesie jej dom. Jest sumienna, jest odpowiedzialna, jest pracowita. Ja nawet muszę ją prosić, weź, odpocznij. Powiem o takim zdarzeniu. Bożenko, proszę cię, odpocznij. Dzisiaj nie pracuj tak ciężko, bo wiem, że ją boli kręgosłup, że jest schorowana. No i widzę, że Bożenki jakiś czas nie ma. Ja mówię, Bożenka, co, odpoczęłaś? Ona się popatrzyła na mnie i powiedziała, tak, byłam w lesie na spacerze. No co tutaj mówić? To jest jej odpoczynek. Praca, tak się mówi, praca gdzie zający nie ucieknie. Jak masz takiego pracownika, trzeba go szanować. No, poza tym jest to kobieta, ona się w życiu już narobiła. Tutaj ja nie wymagam, zawsze ja wymagam coś, żeby było coś zrobione. Ale kiedy? To jest chyba takie na drugim planie. Gnój się wywala, boksy się ścieli, ściele słomą. To robię płatki dla koni. To siano się rozda, to posesje się w koło sprzątnie. To bardzo ciężka praca jest. Nie, dla mnie nie jest ciężka. Dla zwierzaków jest warto wszystko zrobić. Jak ty sobie radzisz? Tutaj czasami jakieś ciężary trzeba podnosić. I daję se rady. A w tym mi daje wyższa sfera z góry. Trawniki koszę w koło posesji, żeby było ładnie i czysto. A jak nieraz trzeba, to i pani Małgosi tu, czy drzewa zaniosę do kominków, pomogę. I taka moja praca. Tak dużo pracuje, bo mówi, jak się pracuje, to się nie myśli. Czasem widzę, że ma takiego doła. Małe rzeczy ją bardzo cieszą. Jestem tylko warta do pracy. Może to mam zdolność do tego, że umiem wszystko zrobić. Może to mi dał Pan Bóg. Nie mam zdolności w nauce, nie mam wykształcenia takich różnych rzeczy, jak inni ludzie. Umiem to zrobić, że umiem wyszpachlować, że umiem wymalować, że umiem drzewo popiłować, że umiem przy koniach chodzić, do koni mam podejście, bo je bardzo kocham. A żebym mogła, to bym wszystkie zwierzęta uratowała, ale jak to mówiąc, świat całego człowiek nie uratuje. To tylko zależy od dobra ludzi, co mają w sercu noszą. A jak są ludzie źli, to i świat będzie wredny. Niestety. Nie mógłby być świat lepszy, żeby jeden drugiemu pomagał, żeby nie była nienawiść na tym świecie. Na co to i po co? Na tym właśnie cierpią te małe dzieci niewinne. Ludzie starsi, co potrzebują w domach starców opieki, giną przez szaleńców, którzy rozpętują wojnę. I na co to? Wiesz, ty tak pięknie potrafisz mówić o tych uczuciach, tak pięknie je nazywać. Sama nie dostałaś nigdy miłości, a ta miłość z ciebie aż bije po prostu. No bo po prostu nie mogę patrzeć, bo ja sama wiem, co to jest, bo sama przeszłam. I teraz nieraz jak widzę takich ludzi, to też nie jestem obojętna. Też pomogę. To jest od życia najważniejsze. Nieść miłość jednemu, drugiemu, bliźniemu. Nie być obojętnym, nikomu, każdemu podać rękę, tak jak ty to robisz. To jest od życia jest najważniejsze. Nieść miłość bliźniemu. Być wsparciem dla każdego w życiu.
bo są tacy ludzie, co nie mogą sobie w życiu dać rady. Jestem tak szczęśliwa, pani Teresko, że naprawdę, no, nagrywamy wszystkie sceny, jak pracuję, no. Ojejku, no to super, a co, przeziębiona jest pani, czy płacze? Z tego szczęścia to płaczę, wie pani, z radości. No, to dobrze, dobrze. No to powiadomi pani, Boże, żeby się udało. Trzymam kciuki. Wiem. Za panią, bardzo. Wie, zresztą pani wie, przez co ja przeszłam. No, żeby w końcu się pani to życie ułożyło jakoś. Wierzę w to, że się ułoży, pani Doresko. No, nie płacze pani. No najgorsze jest to, że jak mam padaczkę bardzo silną i poważną, to się ludzie wyśmiewają. Ja się to tak czuję, jakbym miała, że to jest... Ludzie mnie tak oceniają, że jest z powodu alkoholu czy picia. A ja mam takie ataki, że tracę przytomność i... A skąd ta padaczka u ciebie? Ja już mam od urodzenia, od małego. Wstydzę się tego, nie, że to może moja wina. Że taką mam padaczkę. Takie odrzucenie. Że nikt nie chce jako udzielić pomocy, bo się wstydzi. Przykre to jest. Wczoraj byłam u lekarza, co sam powiedział, że mam bardzo zniszczone zdrowie, co wymagam leczenia, ale nie poddaję się, nie patrzę, że jestem chora, tylko zbieram pieniądze, żeby zarobić na ten wymarzony dom, który nam się nigdy nie udaje. Była zawsze gdzieś w niedobrym miejscu, w niedobrym czasie. Wykorzystajmy to, że znalazła się w dobrym miejscu i w dobrym czasie i zróbmy coś fajnego, coś dobrego. Pawle, ja tobie bardzo dziękuję. Dziękuję ci za to, że jesteś nieobojętny wobec drugiego człowieka. To, że tutaj jestem, to twoja zasługa i wierzę, głęboko wierzę, że postawimy Bożenkę na nogi. A to będzie piękne zakończenie tej historii. No, tak jak powiedziałem, widziałem wiele twoich filmów i wiem, że też najlepszą nagrodą dla nas wszystkich będzie zrobienie za rok jeszcze innego filmu o Bożenie. Niech Pan Bóg Cię ma w swojej opiece i Twoją rodzinę. Dzięki Ci za wszystko, coś dla mnie zrobił. Jak to więc jesteś dobrym człowiekiem, uczynnym. Jak to mówią, ciebie los innych ludzi, że po prostu nie możesz na to patrzeć, jak inni ludzie cierpią. Dzięki ci za wszystko. Jesteś złotym dzieciakiem i człowiekiem. Aby ta praca nie poszła na marne. Jesteś dobrym człowiekiem. Trzymaj się. Dzięki ci za wszystko. Wiem, że się uda. Uda się.